3 godzinach podróży wysiadłyśmy na wyspie. Zobaczcie na ten kolor wody w ogóle, na ten kolor piasku. Jest gorąco, chyba ze 30 stopni, jak nie więcej. Jest pięknie, już na samo dzień dobry. A teraz idziemy szukać, oczywiście nasze walizki zostały rozpakowane. Idziemy szukać pana z naszą tabliczką hotelową, który pomoże nam dostać się do hotelu, bo z tego co widzę, to piesza jest aż 24 minuty. I tak to wygląda tutaj na miejscu. Ładują walizki, przynoszą walizki tutaj. Szuka swojego drivera. Nasza landlorka nas odebrała. Weźmie nasze bagaże, bo tutaj wygląda tak, że jest po prostu skuter. Widzicie i miejsce na walizki. No i nie ma na nas miejsca. A nasz Daya Beach znajduje się na końcu plaży. Więc oddamy jej po prostu walizki, a same przejdziemy się pieszo, bo i tak jest pięknie, pali słońce, więc spoko. Oczywiście jak na każdą wyspę trzeba zapłacić hajs za bycie w tym National Parku. Ale uwaga, my nie robimy tego teraz. Kosztuje 200 batów aż tutaj. I pani nam powiedziała, że jak będziemy szły na nurkowanie, to wtedy możemy sobie za to zapłacić. Tylko że my nie planujemy nurkować, więc... Nowy rok, a my padłyśmy wczoraj po 22, więc przespałyśmy. Przespałyśmy Sylwester. Najlepsze leki na wyspie. A no, dobre to znaczy są. W kraju. Smakują jak zupa Tom Yum i naprawdę smakują jak ta zupa. Zajebiste. Doszliśmy, słuchajcie, na miejsce. Jesteśmy na samym końcu plaży. Nasz Daya Beach Resort. I patrzcie, jakie mamy słodkie domki. Tylko takie. U nas są kolorowe, zielone, różowe, żółte, no słodziaki. I nasz pan taksówkarz z walizkami przyjechał w tym samym momencie co my, także bierzemy walizki i idziemy się zameldować, wziąć kluczyki do naszej Hawiry. Dobra, wzięłyśmy mapę i my jesteśmy właśnie od tej strony, się wpływa. I my jesteśmy na końcu tej plaży właśnie tutaj. Już dostałyśmy protipa od pani w podróży, że jak będziemy obok właśnie nas, czyli obok Daya, Sanom Beach jest przepiękna. I tutaj idąc tą plażą można przejść się, tutaj są właśnie sklepy typu 7-Eleven. Przedostać się można na drugą ogromną plażę wzdłuż, zobaczcie. A ta tutaj strona jest na, ta góra jest na Sunset. Czyli takie plaże z widoczkami, knajpy pewnie jakieś na sunset. Jak widzicie, na wyspie możemy uprawiać snorkling, nurkować, płynąć na ryby, na taki plankton, tam po prostu też się snorkluje, na inne wyspy, można kajaczki wziąć, sunset tripa zrobić lub po prostu pójść do knajpy, wziąć wipowskiego jachta, jakieś paddleboardy i half day tripy, pewnie na te wysepki. Zaszłam, słuchajcie, do Sita Beach Resortu wziąć drinki. No i ceny są dość wysokie, bo od 250 się zaczynają.
piwka 120, obok nas były za 60, małe, tutaj są za 120, więc dwa razy tyle tutaj kosztuje, ale tam obok nas nie było żadnych alkoholi oprócz mojito, który kosztował 200, a ja wziąłam dla nas berry mixed daiquiri za 220, więc jak widzicie, alkohol na wyspach jest drogi. Pokażę wam na szybko ceny masaży. Pański 300, oliwkowy 400, stópek 300, samych ramion 400, kokosowym olejkiem 500. Zobaczymy, czy moja perełka się ucieszy. Perełko, przyniosłam ci dryneczka. Dzięki. Co to za drink? Berry daiquiri. Dobry, co? Dobre. Mówiłam, że się ucieszy z drinka. Dobra, tak teraz wam na szybko powiem, że żeby dostać się z Kolanty tutaj, to trzeba kupić tego ferryboata, takiego szybkiego, speedboat on się dokładnie nazywa. I nas za dwie osoby kosztował 3300 batów. Ceny generalnie wahają się między 1600 a 1800 batów za osobę, plus 200 za wejście tutaj jakby na tą wyspę. My jeszcze nie zdążyliśmy za nią zapłacić, ale wiem, że trzeba. Idziemy teraz się przejść do centrum, gdzie jest standardowo jak na każdej wyspie Walking Street. Tam znajduje się też 7-Eleven, restauracje, wiadomo. I z ciekawostek, na wyspie również nie ma skuterów, ponieważ ma 2 km długości na 2,5 szerokości, więc można obejść ją całą z buta. Rowery można, albo się idzie mototaksi. Można też, ale 2 km. Ale ogólnie. A ogólnie tak, dla leniuszków. No, z nogą skręcona i by się bał. A, albo jak złamiecie nogę, to tak, jest taksi na skuterkach. Może ktoś chce przejechać z babcią, znaczy nie będzie pedałować 2 km przez godzinę słońca ostrym, tak? Tak. No. To może być bardzo ciekawie wieczorem. Są też fajne promocje, happy hours od 16 do 20. Kupując jednego drinka, drugi gratis. Widzę ładne jedzonko, owoce morza, świeżutkie. Są właśnie przygotowywane na wieczór. Kobinka, hej. Zobaczcie, jak to wygląda, może przyjdziemy tutaj wieczorem. Są owocki morza do lodu wsadzane. Akira się nazywa miejsce. Kolejną ciekawostką jest fakt, że chciałyśmy jako następną destynację wybrać Kopagangan i żeby do niej dopłynąć ferry, to już nie jest tak jak z każdej wyspy, że z wyspy na wyspę, tylko najpierw musiałybyśmy wrócić znowu na Kolantę, a potem dopiero wziąć ferry na Kopagangan, więc jeżeli ktoś tak planował jak my, to od razu wam mówię, nie da się bezpośrednio. Doszliśmy na Walking Street, zajęło to nam 5 minut, może nawet nie wiem czy 5 minut. I jest czynna od 6 do 12. Także zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Na start mamy kantor, bardzo ważna sprawa. I sklepy spożywcze, jak również ATM. O, bardzo mądry pomysł. Opcje na nurkowanie. Nurkowanie ogólnie jest tańsze niż na Kopipi i to sporo, bo można wziąć afternoon diving w cenie 1500 i 200 za to wpłynięcie plus chyba jeszcze insurance 70, więc wychodzi łącznie 1770, a jak chce się wziąć takie na... i tam jest jedno nurkowanie, a jak dwa nurkowania, no to wtedy wychodzi 3000 z hakiem. Zobaczyć wideo z nurkowania z Kopipi, to po prostu wejdźcie na mój kanał, dajcie suba, dzwoneczek i wtedy będziecie mieli wgląd też do wszystkich moich wideo. A na każdej wyspie daję różne prototypy, także polecam zajrzeć na mój profil.
bardzo dużo do zaoferowania. Sklepy, oczywiście łóżka do masaży, kosmetyczki, bary, sklepy, sklepiki i uwaga, nawet można sobie zrobić takie właśnie warkocze, które ja miałam na początku tripu, zrobiłam sobie je w Polsce i tutaj kosztują 400 batów, czyli 3 razy taniej niż ja płacę w Polsce. Walking Street się kończy i zobaczcie, kury biegają, domki ledwo się trzymają, dzieciaki biegają i jest pokazana bida. Tu już nie jest tak ładnie jak tam przy plaży. No i leje jak zebra. Ja jestem cała mokra, sekundkę. Jesteśmy w Akira restauracji, zamówiłyśmy sobie jedzenie. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu będę jadła takiego chyba kraba i on jest po prostu podany w całości. Jeszcze nie wiem jak go zjem, ale postaram się nie ubrudzić. A Dziuba wzięła krewetki w curry, red curry i zobaczcie jakie to są takie krewety. Nice. I do tego oczywiście nasz ulubiony drink tutaj na wyspach, Long Island Iced Tea w promocyjnej cenie, get buy one, get one free. Powiem wam szczerze, że krab smakuje mi bardziej niż homar w Bangkoku i uczę się go właśnie jeść. Trzeba wszystko nóżka. Wszystko trzeba obierać kawałek po kawałku. Ale dobry w curry taki, no. Prawda, Dziuba?